Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy piątek, kiedy widzimy tutaj na... Jesteśmy w Lenne, to jest tutaj w okolicach Oldenburga. Mamy dni otwarte u Rainera Pickmana. To jest hodowla, hodowcy tego znamy, tutaj widzimy. Jesteśmy przed namiotem, podobnie jak w zeszłym roku. Impreza tutaj będzie trwała 2 dni, czy 3 może nawet, zobaczymy. Ale teraz sobie wejdziemy, zobaczymy. O, popatrzmy, jest godzina troszeczkę po 9:00. Tutaj można sobie przyjechać, zjeść kanapeczki dobre, wypić kawę, piwo, inne rzeczy. O, zobaczmy, hodowcy tutaj rano licznie już tak przybyli, bo popatrzmy, jest godzina 9:00 rano. I jest ich dużo. Tutaj zobaczmy pani Lidia, taka z zeszłym roku. Tak. I młode, ładne dziewczyny. Koleżanka się przedstawi. Tutaj zobaczmy to. Gdzie ładne dziewczyny można spotkać w Niemczech? Polki, tak? Tak. Tutaj Kamil, którego w zeszłym roku poznaliśmy. To dziewczyna Kamila, także koleżanka się przedstawi. Magdalena, tak jak moja żona. Także no niestety pytałem się, tutaj jeszcze koleżanka druga jest, tylko to jest Niemka. I jak ona ma na imię? Nie wiemy. No dobra, to później się dowiemy. Nic, idziemy dalej, popatrzymy. Tu są na razie trwałe przygotowania, jest ranne pory. Pora, przepraszam, nie pory. O, my tutaj przejdziemy. Tu w zeszłym roku tych namiotów było mniej. Tutaj jeszcze jeden namiot powstał, taki duży, bo duże zainteresowanie tymi dniami otwartymi spowodowało, że trzeba było powiększyć ekspozycję. Popatrzmy tutaj już, podobnie jak w zeszłym roku, widzimy to samo. Klatki, gołębie, rodowody, widzimy żółte, 200 euro. Te też widzimy, tak lekko zielonkawe, też 200. Tutaj można z gołębie zobaczyć. Mamy najróżniejsze gołębie, różnych linii. To jest Mio, pies. Pies ma na sobie naklejkę z napisem Mio Fasen, to znaczy nie dotykać, nie głaskać. To przejdziemy sobie, popatrzymy. Tutaj możemy zobaczyć gazeta Rainera Pickmana, Brief Tauben Sport. Hodowcy. Jest godzina poranna, ale tutaj wielu hodowców już przyjechało. Ceny gołębi tutaj widzimy na tych kartkach. Są grupy, tak jak sygnalizowaliśmy tu w naszym filmie. Są całe grupy gołębi gotowe. Tutaj widzimy akurat po 320 euro. Tutaj mamy po 280. No, o tym będziemy za chwilę mówić dokładnie. Nie mogę z Rainerem rozmawiać. A na razie sobie popatrzmy. Tak wyglądają te dni otwarte u Rainera Pickmana. Tutaj zobaczmy, Rainer Pickman siedzi tutaj, Kamil się cieszy. Poznaliśmy już Magdę, także spokojnie. Musimy porozmawiać o tym, ale to później. Na razie zobaczmy, jak to wygląda. Przejdziemy tutaj jeszcze, zobaczmy. Tu są gołębie, no na nich ceny nie widzę. Zaraz się zapytamy, jakie są. Popatrzmy tutaj, w tym roku kolega Rainer Pickman miał bardzo dobre wyniki. Tutaj te plakaty, które są rozwieszone wokół, o tym mówią. Akurat te to może nie są takie adekwatne, ale tam zaraz zobaczymy, przyjdziemy. Zobaczmy, tutaj jest ksiądz Jerzy Kostor. On tu się nazywa w Niemczech Pralat Profesor Dr. Jerzy Kostor. Opern. O. Jak zwał, tak zwał. Ale tutaj mieliśmy... O, tu ksiądz Jerzy Kostor jest, widzimy. Siedzi tam Zbyszek przy tym, ale tu popatrzmy, o. Zobaczmy, tu są wyniki Rainera Pickmana z tego roku, tak? Jest mistrzem Regionalverband Związku Regionalnego Kręgu takiego na 2016 rok. Tamte gołębie, które prezentuję, zobaczmy, są z linii. Tu widzimy 1241. Ojcem jest jego wnuk Schnelle 421, a matką jest wnuczka Super Dojmena linii. No tam możemy sobie rozkładać. Harikana też. I też 12 razy Harikan, tak. 12-12, najlepszy pogrzeb trwał. Jedynie tylko z kompletem konkursów. Tutaj Kamil nam teraz powie, właśnie Kamil jest opiekunem tutaj między innymi w hodowli, bo tych opiekunów jest was kilku, nie? Czy może lotnika tylko ja? Tylko ty. Tak. To ty teraz, że tak powiem, przyczyniłeś się do tego, żeby sukces tutaj wywalczyć, bo w tym roku Rainer ma bardzo duży sukces, nie? Tak. Który macie mistrzostwie Niemiec, czy tam w regionie? 21 w Niemczech. 21 w Niemczech, ale też macie w regionie bardzo dobre lotniki też. Pierwsze, dwa najlepsze lotniki, pierwszy, drugi. I z czego to było, powiedz teraz nam wszystko? Z Hurikana, z Super Dojmena. I Super Dojmena. Tak. Bardzo dobrze. No nic, ale Magdę widzieliśmy, bardzo ładnie. Ja też sobie spokojnie rozmawiałem i pytam się pani Lidzi o dziewczyny, a ona się sama odzywa, że ona to wszystko rozumie. To właśnie to. Zdradziłem się na to, nic. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie.
Tutaj w kolejnej ocenie widzimy Patryka. Patryk tutaj ma teraz trzy gołębie tych karton. A co są za gołębie, powiedz? Dla kogoś zamówione? Tak, to było zamówienie złożone w troszeczkę wcześniej, już telefonicznie. Akurat przygotowaliśmy je, to są gołębie z linii Super Harley. A teraz zadam pytanie, bo to wy przygotowaliście, to Kamila, widzimy opiekuna hodowli. Teraz jeszcze zapytam się, to były gołębie, które ktoś widział na internecie? Nie, po prostu sobie zamówił. Do was należał wybór? Do nas należy wybór, tak pani akurat powiedzmy powiedziała, że mamy wybrać. No myślę, że mężowi chce zrobić prezent? Wybraliśmy... Czy hodowca to jest? Ona. Ja raczej mężowi chce zrobić prezent. Mężowi, no. Cały świat przyjechała. No. Dobrze, popatrzmy, bo tu jest coś takiego, że jak się kupuje jedno gołębie, to jest cena 200 euro, ale jak sobie kupimy 4 gołębie, to będziemy mogli zapłacić 480 euro, czyli to jest bardzo korzystna cena. Tu widzimy te gołębie z klatek, pomału giną. Tutaj hodowcy też mamy. Zobaczmy, w kartonach noszą te gołębie. Co ciekawe, to jest Rainer Pittman, te gołębie, które ma, te kartony, które ma tu takie dość duże. My jesteśmy ze przyzwyczajeni takich mniejszych troszeczkę, natomiast tutaj Rainer bardzo zwraca uwagę, żeby te gołębie, kiedy są przenoszone, przewożone, miały bardzo dobre, komfortowe takie warunki, dlatego ma takie duże kartony. O. Patrzmy, to jest godzina poranna. O, tutaj zobaczmy, psem się też ktoś zainteresował. Mio ma właśnie napis Michel Fassen, nie wolno go pogłaskać, ale on, no, damy go pogłaskać sobie, możliwość, no. Niestety złamaliśmy zasady, no ale on tutaj nas lubi. O. Patrzymy sobie, przejdziemy sobie, tutaj pomału wszyscy wchodzą, odpalane, uruchamiane stanowiska, bo tu i można sobie piwa napić, można coś ciekawego zjeść. Wiadomo, w Niemczech to Bratwurst, Backwurst, to są takie różnego rodzaju przekąski. No, tutaj wygląda tak namiot, gdzie jesteśmy. Jeszcze na nim. Patrzmy, czas mija, coraz więcej hodowli. Zamierzamy w piątek, zobaczmy, wydawałoby się, że to jest średni roboczy. Kto by tu przyszedł, a to widzimy, wszyscy są. Mamy kolegę tutaj, Moritz. W zeszłym roku to nam dał gołębie na aukcję. Tutaj też bardzo pomaga. Patrzmy, coraz więcej hodowli. Widzimy księdza pastorza, Patryka, gołębie, które są zakupione, są tutaj przynoszone, te kasze, te opłacone, mogą spokojnie wyniesione jako. Natomiast popatrzmy, coraz więcej hodowców tutaj przybywa. O, widzimy tam Bogdana. Ekipą silną z Polski tutaj przyjechaliśmy, coraz więcej hodowców, które jeszcze mam parę niespodzianek w ciągu dzisiejszego dnia, ale będziemy tutaj sobie relacjonować na bieżąco. Tu księdza Mariusza, zobaczmy. Jak samo będzie? Tak. 17,74. W tym sporcie, który mamy tutaj w Polsce, tutaj jest księży z nami. On też hoduje gołębie. Tak. Patryk Gruden chodzi. No i doczekaliśmy się, podobnie jak w zeszłym roku, wśród gości, którzy są tutaj na imprezie u Rainera Pittmana, są losowane gołębie. Pani Lidia ma w tym czerwonym koszyku, kasce, losy, znaczy nie są losy, to po prostu karty takie, które wypełniali hodowcy przy wejściu. Zobaczymy, kto wygra gołębia. Kto będzie losował? Będzie losowała Magda, tak? O, zobaczmy. Zobaczymy, może nas wylosuje. Dobrze losuj, Magda. Mela Aleksandra. O, i to widzimy pana, który wygrał. Zobacz. Gołębia. Czyli tu zobaczmy, kolega wygrał gołębia. No super, w zeszłym roku nam się tak nie udawało, prawda? Za pierwszym razem bardzo rzadko było można znaleźć zwycięzcę. Ale teraz już mamy. Tutaj widzimy na otwartych dniach Rainera Pittmana, spotkaliśmy Michała, przejdźmy na bok, może by tu nie było blokować, bo tak co inny. Widzę, przyjechaliście, powiedzcie skąd, jak się nazywacie i skąd przyjechaliście? Tak? Z Lublina. Ja jestem Michał Mącik, to jest mój brat Kuba. Też Mącik? Tak, wspólnie z ojcem. I w jakim oddziale notujecie? Oddział Lublin. Numer? 0211. 211, Lublin. Tutaj macie gołębie jakieś kupione, widzę. A mam pytanie, specjalnie przyjechaliście po te gołębie, czy mieszkacie tutaj, czy nie? Nie, 1100 km żeśmy pokonali. I już wracacie? Tak, no my jesteśmy od wczoraj, przenocowaliśmy w hotelu, żeby tutaj rano... W tym samym nocowaliśmy co my, czy nie? Nie, w biznes, tu blisko, bo wy nam te miejsca zajęliście, dlatego my tam nie mogliśmy być.
spokojnie, damy radę jakoś. I teraz co za gołębie kupiliście? Pokażcie te rodowody. No, troszkę wybraliśmy z tej grupy D. Widzę tutaj, poczekaj, Finekę. Finekę 5000, Finekę 5000. Tak. Figo, to jest Ryanair, tak? Tak, tak, widzimy. Od spodu, tu, Wunder von Brabant tam macie też jeszcze, tu widzę. Córkę Wunder von Brabant i tutaj Loris 240. Tutaj też i Harley'a widzę linię. Tak. Wcześniej mieliście tego gołębia tutaj od Ryanaira, czy nie? Znaczy, mieliśmy jednego wylicytowanego na aukcji w tamtym roku, no, ale niestety jakoś tak w wyniku zamieszania uciekł nam po prostu. Także... Uciekł wam? No tak, teraz... Teraz tak, wybraliśmy się, no trochę pojawiła się okazja. Chcieliśmy odwiedzić trochę też hodowców niemieckich, zobaczyć jak to wygląda. Co, teraz jedziecie do domu, czy jeszcze hodowców odwiedzać będziecie? Nie, już teraz jedziemy do domu, także musimy się też... Co, przyjechaliście wieczorem? Tak. Kupiliście gołębie, już uciekacie? Nie zostaniecie z... Niestety, czas nas goni, też trzeba wracać. To gołębie są, które wcześniej widzieliście już, czy są nie, gołębie, nie, tutaj są? Na targach braliśmy do ręki, sprawdzaliśmy trochę też, korzystaliśmy z opinii księdza pastorza i chłopaki tutaj, którzy tutaj obsługują. Tak, tutaj akurat jest fajnie, bo obsługa to jest praktycznie polskojęzyczna. Tak, tutaj ta bariera trochę językowa mniejsza jest. Jest mniejsza. Tak. Także no też tu panie ładne, nie? No. Jak zwykle, no, obsługa jest piękna. Wtedy Polski. No trochę zaczynamy tą przygodę z gołębiami, dopiero drugi sezon, pełny lotujemy, zaczynaliśmy od młodych, teraz i stare i młode, także powoli się rozgrzewamy. Trochę tu... A sukcesy jakie tam w oddziale macie? No, w oddziale teraz tam młode, na stare trochę mniejsze sukcesy, samymi roczniakami lotowaliśmy. Mieliśmy cztery takie lepsze gołębie i one w sumie tylko się sprawdziły, jeden samiec miał na 6 wkładań 5 konkursów. To taki jeden coś tam się jakoś pokazał, ale to były cztery tylko gołębie takie, a reszta to było... I z czego to były gołębie? To wasze takie stare rasy jakieś coś? To były, w sumie taka krzyżówka była, gołębi z Drapo. Tylko że to w tej chwili ciężko powiedzieć, po czym to było. A mam pytanie, oddział, który lotujecie, to jest liczny? Proszę bardzo, proszę przejść. Około 120 hodowców. 120 hodowców? Lotuje na stare. Na młode było około 105. Zajęliśmy w GMP 11 miejsce, w klasyfikacji tutaj 8 z 50 oraz całości. Zajęliśmy 14 miejsce, w sekcji pierwszej i drugie miejsce. No to pogratulujemy, proszę bardzo. No tutaj nasze główne młode, które się sprawdziły, to była linia... Silver Shadow najlepiej. Silver Shadow, Air Campa. Tak, i Piet van der Mer. Mhm. Ładnie się sprawdzały te gołębie. Mamy też jednego po... Zasilił nas wujek trochę w gołębie, Marek Kańczkowski. Wujek, czyli kto? Marek Kańczkowski, też z oddziału Lublin. On miał najlepszego gołębia z lotu narodowego z Rouen, tego 899 samca. To te młode też mamy właśnie od niego taką silną linię tych gołębi maratońskich. Zobaczmy, piwo można tutaj sobie nabyć, cena 1 euro, tutaj proszę bardzo, częstować niestety, się. Niestety, proszę... Michał może. Ale Michał, spokojnie, my teraz też dokonamy konsumpcji, także gratulujemy. Te gołębie, które kupiliśmy, to już wiemy po czym są, to będzie jeszcze oprócz tych gołębi w rozpodzie, jakie macie inne ptaki? No to Michał. Michał, przepraszam, bo ty się tak bierzesz Michałem, ten Michał, to Michał się zajmuje rozpodem? Tak, Michał ma tu lepszą rękę do gołębi, ja pomagam troszkę też finansowo. No, staramy się razem łączyć wszystkie sprawy, także Michał ma jakiś taki ten dar do gołębi, talent, ja troszkę mniej, może bardziej się uczę na razie. Braćmi jesteście? Kuzynami? Tak, braćmi. No to mamy łatwo, no. No tak. Tak. Wprawdzie ja powiem szczerze, w oddziale 0212 Lublin jeszcze nigdy nie byłem, ale chętnie pojadę, tym bardziej, że tam rodzinę mam. Z tamtych, jak to mówiła moja babcia, centrala to była kiedyś. Zapraszamy. Loty są dość ciężkie, bo w sumie rozbieżność pomiędzy gołębnikami jest 60 km. Także często zdarza się tak, że to wiatr rozdaje karty i te gołębie po prostu się rozchodzą i wracają później. Także no... Mamy dobrych hodowców, tam Mirosław Warda chyba w tamtym roku miał całkiem niezłego gołębia w A-klasie, już był w reprezentacji Polski, chyba z tego co pamiętam. Stanisław Osek też jest dobrym hodowcą. No u nas to górna część hodowców... Lubelszczyzna się rozwija, krótko mówiąc. Ja wiem nawet po wejściach na internet, że coraz więcej hodowców właśnie z okolic lubelskiego tam się tutaj na giełdzie rejestruje i też licytują gołębie. No właśnie, tu też kolega nas tam chyba wystawiał, Arkadiusz Gołoś. Tak. To też jest mój dobry hodowca, także to jest całkiem nieźle. No. Tylko szkoda, że już wyjeżdżacie, dopiero się zaczyna, można powiedzieć, my tu jesteśmy od rana. Wczoraj w nocy też przyjechaliśmy, ale my zostajemy, a wy jeszcze musicie jechać. Wracać, tak. To praca? Praca, obowiązki. Także
No nic, co, gratulujemy, do zobaczenia, życzymy, żeby się z tych gołębi, które tutaj nabyliście, coś nie sprawdziło. Nie tyle, znowu nie. Pani Lidio, proszę bardzo tutaj. No. No, tutaj widzimy kolegę Kamila. Kamil teraz rozmawia przez telefon. Ja brałem ani mikrofon. Ja. Tutaj ma listy, zaraz nam powie, o co chodzi, bo on tutaj się zajmuje tą hodowlą. On damos invited is aus 476. Słyszymy. Tutaj Zbyszek w międzyczasie, jak rozmawiamy, to już kupiłeś jakieś gołębie? No, 5 gąbków już wybrałem. Gąbków, tak? Oceny nie pytam, ale się z czego to było, powiedzmy? Sulika tam jest na pokrewieństwo bardzo blisko i po szóstce. Tam trochę ksiądz mi troszeczkę doradził, po prostu, które mam wziąć gąbki, nie? Bo się kolega też. Bo tutaj ty miałeś gołębia kiedyś, to nawet na targach 2 lata temu w Kielcach, kiedy byliśmy razem na stoisku z Renem Pitmanem sobie kilicha na szczęście strzeliliśmy, a to był gołąb, który był błyskawica, tak? Błyskawica wychodzi się właśnie z kumpanów, nie? Bezpośrednio z matką chyba, nie? Po mamie. Po mamie. Mama jest oryginalny gołąb z hodowli Renena Pitmana. Jaki to był gołąb? 10,99. Coś tak, czy 12,99, coś takiego? Ale to z jakiej gołębi to było? Też, nie pamiętam, bo tam chyba Finekę była w tym, ale musimy właśnie sprawdzić, bo masz u siebie właśnie w hotelu i ten rodowód musimy no doczytać, właśnie, bo nie pamiętam teraz. Tutaj Kamila się zapytamy, Kamil, tutaj tak porozmawiałeś, tutaj masz listę, co to hodowcy dzwonią, tak zamawiają gołębie? Tak, zamówienie bezpośrednie, muszę teraz przywozić tam z gołębi lotowych. Z gołębi lotowych. Moich tam jest. Nie, właśnie cię też zobaczymy właśnie z jednego. Tutaj powiedzmy, bo gołębie, które tutaj mówiliśmy, tutaj mamy, zobacz, popatrzmy, bo jak ktoś popatrzy na film z zeszłego roku, tutaj tego namiotu nie było, jest dużo większe zainteresowanie, widzimy. Nawet już spotkaliśmy dzisiaj tych kolegów z Polski, co w zeszłym roku spotykaliśmy Polaków, ale mieszkających w Niemczech, to tutaj specjalnie hodowcy przyjechali do Polski. Z Lublina, do Polski. Dokładnie. Tutaj, ale będą jeszcze następni na pewno. Uh-huh. Tu powiedzmy, zainteresowanie jest bardzo duże. W zeszłym roku sprzedaliście tych gołębi w ciągu tych 2 czy 3 dni, chyba 550 czy 600 sztuk. Dzisiaj chyba będziecie dużo więcej mieli sprzedane w tym tygodniu. Dużo więcej podobno. No to właśnie. I to zobaczmy, mamy ciekawostka, bo mamy piątek i dzień roboczy, ale tutaj jest bardzo dużo ludzi. To jest początek. Jeszcze nie ma 12. No, tak, ale powiedzmy tak. Kolega odhaczy tam te moje gąbki. Tak, tak. To ty się zajmujesz tymi gołębiami lotowymi, to jeszcze przypomnijmy, jakie tutaj Rainer miał w tym roku sukcesy tutaj. Mamy najlepszego asa w regionie, samiczkę. Powiedzmy jeszcze tu, żebyśmy każdemu powiedzieli, bo kiedy kupujemy gołębie niemieckie, mamy takie napisy RV, regional, reg.v. I to trzeba to rozróżnić. RV to jest Reiseflugverein, to jest tak jakby nasz oddział, taka między oddziałem, sekcją, a Regionalverband to jest tak jakby okręg, to jest już więcej hodowców. Tutaj macie Regionalverband bodajże 257, tak? Tak. I to jest ilu hodowców? Nie wiem. Nieprzygotowany. Ja jestem zawsze, wiesz, w pierwszej trójce, to nie wiem, tak nie spaczę tam jeden. No, ale jestem pierwsze miejsce na tak te... nisko nie patrzy. Zapytam się teraz tak, w zeszłym roku, kiedy rozmawialiśmy z Rainerem, on tutaj nam bardzo reklamował takie gołębie wywodzące się z Super Harley'a. Harley to te gołębie nowe, które nabył. Czy z tych gołębi coś lotowałeś, się sprawdziały? Tak, mam w tym roku 3 samiczki z... na 12 układów, 11 konkursów, bezpośrednio po oryginałach, z kraja 1, z kraja 2. Jest jedna z 7 samiczków w regionie. A reszta tak jak są szybkie gołębie, starają się z 6 konkursami, z czego 4 konkursy mają powyżej 92 as punktów, nie? Są to gołębie szybkie. Mhm. Położone na hurikana oczywiście. Teraz tutaj, które gołębie, tutaj kolega dzwonił na przykład jakiś, to które zamawiają gołębie, które się cieszą największą popularnością dzisiaj? No, hurikan to już jest bardzo mało zostało, już teraz już ja dzwonię po te późne gołębie. A mamy piątek, dopiero która godzina jest? Pokażmy, masz zegarek? No ma zegarek, ma, widzimy czarny. Ja jako pierwszy. I bardzo ładną dziewczynę Magdy. Także. No kolega już odłożył to najlepsze. Tu Magda chodzi za plecami, widzę. Trzeba nie spać, tylko przyjeżdżać wcześniej. Dokładnie. Czyli mówisz, z Harikana jest już bardzo mało do zakupu. Bardzo mało, tylko później gołębie zostały tak przeważnie. Tutaj w zeszłym roku my tutaj też przywieźliśmy do Polski, on się cieszył, ten gąb z Harikana wywodzący się bardzo dużą popularnością, został sprzedany za 15 000 zł. To suma naprawdę niebagatelna, nie? No, jeśli chodzi o Polskę, na pewno to jest. Tak, także dziękujemy. Dziękujemy. Popatrzymy sobie, co tu się dalej jeszcze będzie działo. A w międzyczasie, kiedy jesteśmy, upłynęła kolejna godzina. I znowu pani Lidia będzie tutaj trzyma. O, ktoś by głosował. Pani Lidia trzyma kastkę z losami. Zobaczymy teraz, kto tutaj. Kto zostanie nagrodzony gołębiem. No chłopak nie umie czytać. Kaufholz. Nie, Holz. Kaufholz Franz Josef. Kaufholz. Kaufholz. Wie ist das Kaufholz?
Kaufholt, jest tutaj ten chłopca. Szukamy go. Idziemy szukać. Idziemy słuchać. Kaufholt! Nie ma nie. O, Krzysiu, a czegoś potrzebujesz? Franz Josef! Wo wollt ihr dann schicken? Franz Josef! Zobaczmy, nie ma na razie osoby, która została wylosowana. To będzie drugi losowany? Będzie drugi. Będzie drugi. O. Franz Josef. Także mamy gołębia do odbioru będzie i za godzinę będziemy ponownie losować gołębia. Minęła kolejna godzina pełna i będzie losowanie się odbywało. Ostatnio gołębia losował kolega Franz Josef. Numerzyska nie pamiętam, ale się znalazł. I teraz tutaj dziewczynka nam losuje i zobaczymy. Może mnie wylosuje do kolegi Zbyszka, albo kogoś innego. Zobaczymy. Schulte Rudolf. No będziemy szukać kolegi. Schulte Rudolf. Rudolf. Nicht da. Okay, gehen wir weiter. I zobaczymy, może gdzieś się dalej. No i zobaczmy, że wygrał kolega, zdziwiony jest chyba, widzę trochę, co? Pani Lidio, czy jest kolega zdziwiony, widzę, nie? Także gratuluję. Tutaj zobaczmy teraz kolegę Rainera Bachmana, który się oddaje zgubnemu nałogowi palenia papierosów. Zobaczmy, ale ten rozmawia też tutaj z kolegą innym, który tutaj na pewno przybył tutaj kupić, nabyć gołębie. Mamy też tutaj innych hodowców. Zobaczmy, to jest ciekawostka, bo mamy piątek. Tutaj jest dzień roboczy, ale to jest bardzo dużo hodowców, już wiele gołębi znalazło swoich nabywców. W zeszłym roku sprzedane zostało w ciągu tutaj 2500 gołębi. Myślę, że w tym roku będzie sprzedanych ich dużo więcej. To mamy takie, powiedzmy, mini targi. Wprawdzie nie ma żadnych stoisk z produktami. Mamy tylko gołębie, ale tutaj hodowcy, zobaczmy, oglądają sobie, można sobie takiego ptaka zobaczyć, dokąd, jak to pan robi. Cenę jego znamy, od razu znamy, ile kosztuje, jeżeli byśmy pakiet kupili. Sobie możemy tutaj popatrzeć. Tu widzimy, Patryk te gołębie pakuje z panią Pitman. Pani Pitman, taka zasada, kto sobie znajdzie gołębia, bierze ten, że tak powiem, kserokopię tego rodowodu. Pani Pitman sobie tutaj oryginalny rodowód tego gołębia zalaminowany pokazuje, sprzedaje. Moritz nam przyszedł, trzy gołębie. Daj taubę. Daj. Tutaj zobaczmy, ten hodowca kupił trzy gołębie. Zobaczmy, to każdy się stara tutaj. Kolega Rainer Pitman tak zrobił, że tutaj mamy dużo osób towarzyszących, asystentów, którzy pomagają te gołębie zakupić. To tu widzimy kolegę z Polski, księdza Mariusza. Tak jest. Zobaczmy. Pozdrawiam. Trzy gołębie? Nie, na razie nie kupujemy, tylko pilnujemy, żeby wszystko się zgadzało. Tak, a czy zdarzyły się jeszcze jakieś kradzieże? Nie, na razie nie. Nie, nic do tej pory, oby tak dalej. To jest ciekawe właśnie.
fajna impreza, bo tutaj jeszcze zobaczmy, bo tu był wcześniej gołąb, on został sprzedany, teraz uzupełniane są na bieżąco te gołębie. Na bieżąco rezerwą, wcale nie gorszą, tak, ale dokładnie. Coś ciekawego można znaleźć. Popatrzmy, tak wygląda transfer pieniędzy niejako z portfela hodowcy do tutaj rodziny Pitman. Tutaj zobaczmy puste klatki, tutaj hodowcy od razu gołębie, które wcześniej były, tu mamy ich numery, zostały nabyte. Każdy, kto chce kupić gołębia, zrywa niejako ten rodowód, zabiera tego gołębia, idzie z tym rodowodem, tam płaci za niego, dostaje rodzina i może sobie po prostu kolejne nawet nabywać. A tutaj zobaczmy, na bieżąco są te gołębie uzupełnione, tutaj akurat mamy chwilę taką, że no nikt nie doniósł, ale nikt nie przewidział, że tyle gołębi będzie się cieszył takim zainteresowaniem. Zobaczmy, mówię tutaj, to jest piątek, godzina około 12-13, a ile osób przybyło? Zobaczmy, kolega Rainer Pittman, tutaj rozmawia z hodowcami. No niestety, ciągle powtarzam, oddaje się zgubnemu nałogowi palenia papierosów. Nie tam takich hodowców, Manfred Bulla, na przykład też bardzo dużo pali inni hodowcy na filmach. No zobaczmy, są chyba te dni udane, mamy dopiero pierwszy dzień, a już bardzo dużo gołębi zostało sprzedanych. Jest duże zainteresowanie, dużo hodowców tutaj przyjeżdża. A to jest też ciekawe, bo mamy właśnie taki okres, że u nas się nie odbywają na razie żadne wystawy, żadne targi, nic, a tutaj zobaczmy, tutaj możemy sobie popatrzeć, że zainteresowanie się takiej imprezy dużo cieszą. O, wejdziemy, to popatrzmy. Popatrzmy jeszcze, to jest gazeta Rainera Pittmana. Lift Up and Sport. Ono tak wygląda. Weźmiemy oczywiście egzemplarze do Polski, Polsk dawamy hodowcom. Natomiast tutaj możemy sobie popatrzeć te gołębie, które mamy w klatkach. Tutaj są gołębie bez ceny, a to są te najdroższe. To są te gołębie pochodzące z najlepszych takich, jak zobaczmy tu, pierwszy as Fogel, czyli pierwszy as gołąb Regional Ferban 277, syn Harikana razy Harikan, Fater Harikan, no tego, czyli po córce Harikana. To są najdroższe gołębie, ale one też znajdują nabywców. Tutaj Bogdan, jakie gołębie teraz niesiesz? Różne, dokładamy. Dokładasz bardzo dużo klatek, tylko ciemnego weź, tylko ciemnego. Tutaj widzimy te gołębie, które są sprzedane, do klatek się pusty. Dokłada kolejne. Tu widzimy sobie gołąbek odpoczywa. Tak. Widzimy, gołębie się pierzą, są w trakcie pierzenia. O, sind wir auch mit drauf? No problem. Sehr gut. Widzimy hodowcy, kiedy przy kamerze występują, że tak powiem, mają troszeczkę zahamowania, się zajmują swoim, że tak powiem, imidżem. No, pan widzimy, ogląda gołębia. Witamy jeszcze kolejny raz hodowców. Tu mamy kolegów z Polski, koledzy przedstawią to. Prezes oddziału Świdnica, tak? Tak, Łódź Wiesław. Sekretarz? Wiesław Stodus. I Gregor Łódź, syn. Tak. I wszyscy jesteście z oddziału Świdnica. Czy to jest ten sam oddział, co ksiądz Jaremka? Michał? Nie, to jest Jerzony. Ale to jest ten okolicy. Ościenny. Tutaj przyjechaliście kupić gołębie? Może, zobaczymy. A przyjechaliście dzisiaj czy wczoraj? Dzisiaj. Nocujecie? Ja tu mieszkam. O, to wiem. No właśnie, i ten, czym jesteście zainteresowani? Nie wiem, no patrzymy na razie. Na razie oglądać. Myśmy nabyli stąd gołębie, ja mam Sfineki gołębie, mam Skleine Dirka, Super Dochmana mam gołębie. Sprawdzają się? No w tym roku samiczka miała 11 konkursów Super Dochmana. Tu kolega sekretarz, jak tam? Kolega sekretarz jeszcze nie ma stąd nic, ale być może coś zawiezie do Polski. Tak, zobaczmy, ale tu musisz uważać, bo zobacz, patrz. Te klatki były przed chwilą puste, one są uzupełniane.
zobaczymy. Może coś będzie. Jest to następny. Kamil się mści, bo tutaj Magdę podrywamy i on teraz tak właśnie jest taki niezłośliwy. Ja tutaj mam od kolegi Zbyszka gołębie też. Dwa. W którym roku kolega miał? W którym roku były kupione? One mają... Nie od kolegi Zbyszka, Oleksiaka oczywiście. Tak, Oleksiaka, tak. Nie wiem, jest to 4 lata, nie, 3. I z czego to było, Zbychu, pamiętasz? No nie, nie, właśnie pytam się ile... wiedzieć, ja nie pamiętam, że do wody tam... Ale sprawdzają się po nich gołębie, czy nie? No też się pokazują. Może to jakieś dziady tam? Nie, nie, dziady nie, na pewno. Nie? Bardzo ładne. No mamy coś? No. No ja przepraszam, bo... Tutaj kolega Zbyszek też w międzyczasie kupuje o tych gołębiach, które on kupił, tutaj to będziemy rozmawiać. To ja tak żartowałem z tymi dziadami, to wiadomo. Hodowca się stara sprzedać jak najlepsze. Wy chcecie kupić też jak najlepsze, żeby się sprawdzało, to na to nie ma, nigdy nie mamy wpływu. No oczywiście. No i co? Życzymy tutaj udanych zakupów, oglądania. Ale zadam jeszcze jedno pytanie, bo ty mieszkasz w Niemczech. Tutaj impreza tutaj się w Niemczech, w tym rynku z gołębiarskim cieszy dużą popularnością? Bardzo dużo. To widzimy właśnie, bo to też jest piątek, dzień roboczy, a jest bardzo dużo hodowców. W tym roku zrobili w zeszłym roku dni. Tak nie było. W tym roku zrobili tylko dwa dni, normalnie tylko były trzy. Tylko dwa dni, normalnie były trzy. No. Dlatego więcej będzie na pewno dzisiaj. No zobaczymy. Na razie dziękujemy. Do zobaczenia. Widzimy w kolejnej godzinie następuje losowanie. Wygrał kolega, Anschuldigung. Na moment. Ostwald Helmer. Ja, wyścig. Także, viel Glück. Ja, danke.